Szanowni mieszkańcy, turyści, przed nami wyjątkowa, historyczna uroczystość. Już 7 lipca w Szczecinku zorganizowane zostaną pierwsze wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej Okręgu Koszalińskiego. Rozpoczniemy je mszą świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Koszalińskiej Służby Więziennej z udziałem pocztów sztandarowych, orkiestry wojskowej i oczywiście zaproszonych gości. Odprawiona zostanie o godzinie 11 w Kościele Mariackim w Szczecinku. Po zakończeniu nabożeństwa udamy się pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Składając kwiaty, oddamy hołd marszałkowi, który dał podwaliny pod polskie więziennictwo. Następnie przemaszerujemy na Plac Wolności, gdzie odbędzie się główna uroczystość. Wręczone na niej zostaną awanse, odznaczenia i wyróżnienia dla funkcjonariuszy oraz osób wspomagających nas w służbie. Całość zakończy okazała defilada naszych pododdziałów, pocztów sztandarowych i oczywiście orkiestry wojskowej. Po defiladzie przemaszerujemy do Parku Miejskiego, gdzie odbędzie się piknik. Promujący naszą formację oraz zachęcający do wstąpienia w nasze szeregi, oczywiście z licznymi atrakcjami towarzyszącymi. Będzie można nie tylko porozmawiać o specyfice naszej służby, jak również zobaczyć pojazdy od środka do konwojowania osadzonych, nasze wyposażenie służbowe, uzbrojenie, a nawet przejść szybki kurs obsługi broni. Warto będzie odwiedzić stoisko z rękodziełem, medyczne, goglami imitującymi zachowanie po zażyciu narkotyku czy alkoholu. Na pewno dużym zainteresowaniem cieszyć się będą pokazy, w tym samoobrony, grupy interwencyjnej, wykorzystania psów obronnych i do wykrywania narkotyków, czy sposobów neutralizacji dronów. Do tego darmowe zamki dmuchane, przejażdżki, dużo smakowitości i spora porcja muzyki. Nie może Was tam zabraknąć. Zapraszamy do wspólnego świętowania.